Zacznę tak trochę od końca, czyli od tego, co robimy na stałe już przez ostatnie, myślę, 2 lata, może nawet 3. W ramach Szkoły Ajurwedy, którą prowadzimy, odbywają się tak zwane spotkania dodające skrzydeł, które prowadzą absolwentki. Czyli jeśli bierzesz udział na przykład w Szkole Ajurwedy, część pierwsza, edycja 8, to prawdopodobnie będziesz mogła skorzystać też z spotkania z absolwentką, która dzieli się swoim doświadczeniem, która przychodzi jako, najczęściej to są kobiety, ale mam nadzieję, że wkrótce też będzie więcej mężczyzn. Jest teraz w dwójce Piotr, więc to jest dobra wróżba na to, że więcej mężczyzn przychodzi do naszych działań. Co się tam takiego niesamowitego dzieje? Kobiety się dzielą swoimi doświadczeniami, swoją historią, rodzi się taka łączność pomiędzy nimi, pomiędzy osobami na jakby w różnym stadium tej podróży do Ajurwedy. Wiadomo, że twarzami firmy jesteśmy przede wszystkim my dwoje, ale jak bardzo byśmy nie byli autentyczni, zabawni i tak dalej, to nie jesteśmy aż tacy dostępni z różnych przyczyn, jak właśnie nasi klienci, którzy są z nami, nie wiem, 5 lat, 4, 3 czy nawet 2. I aranżowanie takich spotkań, gdzie ci, którzy dopiero przyszli, mogą się spotkać z tymi, którzy są dłużej, to jest coś, co umożliwia przepływ takiej komunikacji otwartym sercem, gdzie jest mniej tego takiego, wiecie, kreowania i krygowania się, takiego nadęcia, a więcej takiej po prostu refleksji, opowieści o tym, jak to u mnie było, co zrobiłam, co zmieniłam, czego w rezultacie doświadczam i co polecam tobie, jeśli jesteś w podobnym miejscu. Zresztą jak prowadzimy Szkołę Ajurwedy, a właśnie teraz w toku jest 10. edycja i zapisy do 11. już za pasem, to ta szkoła od samego początku była szkołą, która się odbywa online'owo. Czasem ktoś mnie pyta, czy wy będziecie kiedyś prowadzić na żywo i odpowiadam, że nie, ponieważ od początku ta szkoła była szkołą pomyślaną jako szkoła, która się odbywa online'owo, ale między innymi ty, Michał, naciskałeś, czy byś, ale spotykajmy się z ludźmi, ale niech oni przyjeżdżają na Podlasie, niech będzie ten wymiar właśnie tego przytulenia się, czy podania ręki na dzień dobry. No to jest moja wata. To jest wata. Tego posiedzenia przy ognisku, tego pośpiewania razem różnych piosenek albo mantr, tego pośmiania się, tego, że siadamy przy wspólnym stole, tego, żeby był przepływ tej miłości między klientami, bo taki jest dzisiejszy temat. Miłość między ludźmi, którzy do nas przychodzą. I tak dopowiem jeszcze, że wczorajszy temat dotyczył miłości między nami. I często ja się spotykałam się, teraz już mam wrażenie, że rzadziej ten temat wypływa, bo dużo też o tym mówiłam, że proszę nie fiksuj się na tym, że a ja mam Michała, a ty nie masz, albo Michał ma Marię, a ty nie masz, bo nam się tak po prostu życie, przeznaczenie, karma ułożyła, że mamy siebie, ale w ramach firmy, którą tworzymy przestrzeń, że ludzie tam się mogą odnaleźć. Mhm. Może nie w parach, chociaż takie sytuacje też były. Mamy klientów, którzy na panczakarmie się poznali, a teraz za chwilkę, no, nie wiem, czy będą małżeństwem, ale są parą, już pewnie drugi, trzeci rok i są szczęśliwi. Ale chodzi o to, że w tej przestrzeni, którą tworzymy, spotykają się ludzie i umożliwiamy im kontakt ze sobą albo na interaktywnych pokojach zoomowych, gdzie są włączone kamery, gdzie słyszysz, gdzie rozumiesz, gdzie jest ten rozruch w małych grupach, albo właśnie na spotkaniach, które są interaktywne w większej grupie, albo po prostu na żywo. Nie tak bardzo te facebookowe rzeczy, chociaż są grupy facebookowe, to ja zawsze mówię po prostu, no ja osobiście bo już z tego facebookowego, grupowego kontaktu wyrosłam, ale wiem, że niektórzy ludzie to lubią i tam też nawiązują kontakty. Czasem nasi klienci przenoszą się na grupy WhatsAppowe, gdzie jest mniejszy dystans, większa prywatność. I niejednokrotnie słyszałam takie sformułowania. Nawet ostatnio ktoś mi powiedział, poznałam swoją duchową siostrę w szkole. Jakie piękne sformułowanie. Albo poznałam świetne dziewczyny, poznałam świetne koleżanki, przyjaciółki. Jak prowadziłam taki kurs biznesowy, do którego najprawdopodobniej wrócę, Ajurveda Business Coaching, to dziewczyny przyjechały z różnych stron Polski na mastermind do Gdyni
I później dostałam kilka maili na przestrzeni miesięcy, takich właśnie, dzięki Maria za ten mastermind, był świetny, ale wiesz co, największą korzyścią było to, kogo ja tam poznałam, my się z dziewczynami dalej spotykamy, co drugi wtorek na herbatce gadamy o naszych biznesach, gdzie ja bym te dziewczyny znalazła, jeśli nie u ciebie w cudzysłowie. To pokazuje też, jak dużo jest takich właśnie takiego aktywnego wysiłku ze strony, z naszej strony w zamyśle w ogóle prowadzenia zajęć online'owych i zajęć na żywo, które mają ludzi integrować, stwarzać im okazję poznawania siebie, nawiązywania więzi głębiej niż poprzez komentarze na Facebooku albo na platformie, żeby kiedy kurs się kończy, to żeby relacja i to poczucie oparcia w kimś jeszcze związanym z Ajurwedą, żeby zostawało i z tego co wiem, to zostaje na lata. Ja lubię się z wami spotykać, bo często z wami mamy takie, takie cudowne spotkania, gdzie możemy właśnie porozmawiać o takich fajnych, bliskich tylko nam rzeczach i możemy w końcu się porozumiewać słowami wata, dosza, rajas, tama, vikriti i tak dalej. Możemy mówić w swoim slangu. Każdy się rozumie. I co najlepsze jest to, że jak się spotykamy na żywo, to znika podział polityczny, znika podział religijny, filozoficzny, podejście do życia, weganie, przytulają się z mięsożercami. To jest naprawdę niesamowite. To łączy ludzi, to wspólna taka pasja, wspólny taki rozwój. Niekoniecznie, jak nawet się pojawiają jakieś takie, czasami się pojawiają takie różnice zdań, to szybko je tam mówimy, dobra, to nie jest miejsce na politykę, zostawmy to gdzie indziej, skupmy się na czymś innym. I ludzie bardzo szybko tak się budzą jakby, że o faktycznie, nie, to może to nie jest najlepsze miejsce, w ogóle, po co to w ogóle wspominać, jak tutaj przychodzimy. Po zupełnie coś innego. Zresztą to też, to o czym mówisz, wypływa też z tego, w jaki sposób oboje prowadzimy zajęcia. Michał ma trochę bardziej takie radykalne poglądy i lubi się nimi dzielić, jak to wojownik. Ja bardziej jestem w typie buntownika, ja tam swoje poglądy mam, ale nie afiszuję się z nimi na lewo i prawo. A jak czasem mi się zdarzy coś takiego powiedzieć, co jest bardziej osobiste, a mniej ajurwedyjskie, to zawsze się znajdzie jakaś dobra dusza, która mi to wypomni w ankiecie. Na zasadzie, że Maria, nie powinnaś była komentować tego na temat polityków PiS-u, czy tam BO, czy w ogóle ktoś mógł się poczuć dotknięty. Więc też dziękuję za takie słowa, bo to sprawia, że myślę sobie, okej, dobra, to nie było potrzebne, nie połączyło ludzi, a kogoś oddzieliło. Bo z reguły te takie negatywne komentarze są, właśnie mają taką gorycz w sobie, że a myślałam, że u was jest taka strefa wolna od. I bardzo mi się to podoba, że ta strefa, dlatego czytam te komentarze i to zmieniam jeszcze bardziej jakby odsiewam to wszystko, co nas nie łączy, to, co nas dzieli, żeby to była strefa, w której możemy się ze sobą rzeczywiście komunikować na takim ludzkim, głębokim poziomie, gdzie mniej istotne są te poglądy, czy ty jesteś za, czy przeciw, czy się zgadzasz, czy nie, czy głosujesz, czy nie głosujesz, bo wiecie, ile energii mentalnej idzie w ogóle w takie dyskusje, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy ludzie są coraz bardziej podzieleni. Cudowne jest tworzyć takie właśnie przestrzenie online'owo i na żywo i myślę, że online'owo naprawdę bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że robię to genialnie. Tu widać moje lata doświadczenia pracy z ludźmi. No, bez fałszywej skromności, bo nie każdy, kto się zajmuje ajurwedą, ma taki background, jeśli chodzi o prowadzenie grup i rozumienie dynamiki grupowej. I o tą magię, która sprawia, że siada 40 osób, wszystkie mają silne osobowości, każdy ma mocne zdanie, są w stanie to swoje mocne zdanie zostawić za drzwiami, za oknem i skupić się na tym, co łączy. Rozmawiać o wspólnych doświadczeniach, właśnie posługując się tymi uniwersalnymi pojęciami Vata, Pitta, Kapha, otwierając się na komunikację z przestrzeni serca. I okazuje się, tak jak w naszym życiu się okazało, w moim na pewno, nie wiem jak w twoim, że nagle wokół nas jest więcej ludzi, że nie odstraszamy ludzi radykalnością poglądów i sztywnością stanowiska, tylko wręcz przeciwnie, i sąsiedzi, i krewni, i znajomi, i przypadkowo napotkani ludzie wchodzą w ten vibe, który jednoczy, w ten właśnie w taką wibrację miłości.
spojrzenia na człowieka w taki głęboko humanistyczny sposób, bez widzenia tych wszystkich wtórnych rzeczy, których on się nauczył dorastając. Mhm. Tydzień temu mnie zaskoczyła taka nasza wiejska impreza, którą ja zapoczątkowałem kilka lat temu i ją jakby kultywuję, żeby ona się odbywała przynajmniej raz do roku. To jest sami mężczyźni z naszej wsi się spotykają. Nie wpuszczamy dziewczyn, nie, to nie, ma, nie ma. Dyskryminujemy. Chyba się skończy, po prostu, co się trzeba dowieść. Tak, po prostu tworzymy taką męską, fajną społeczność i zapominamy o wszystkich podziałach światowych. Jesteśmy tam dla siebie, tworzymy i zapraszamy ludzi z zewnątrz. I w tym roku było więcej ludzi z zewnątrz niż ze wsi. No i jak tylko dwa razy zaczęła się rozmowa między polityką a religią, już nie pamiętam czymś, a przyszli bardzo skrajni różni ludzie. O, od tego mi jeszcze nie mówiłeś, o tej imprezie. To ja od razu mówiłem, słuchajcie, nie psujcie ogniska, bo ogień się w ogóle po złości, tutaj jesteśmy po to, żeby się ze sobą spotkać i zjeść, bo naszym celem było dobrze zjeść, dobrze się bawić, dobrze spędzić czas, jesteśmy na świeżym powietrzu, nie w domu, nie siedzimy, ruszamy się wokół ogniska, wszyscy wspólnie pracujemy, robimy, dokładamy do drewna, rąbiemy ten drewno, jest to taki męski klimat, robimy i dwa razy szybko uciąłem te takie polityczno-religijno-filozoficzne podziały i ludzie też tak szybko, okej, sorry, jasne, dobra, zapominamy i nagle wszyscy z powrotem uśmiechy na ustach, bo te podziały są kompletnie nam niepotrzebne, a to co jest najpiękniejsze w nas, w ludziach, to jest to, że mamy wspólne pasje. Jest zbyt dużo pięknych rzeczy na świecie, które nas łączy, żeby skupiać się na tych małych pierdołach, które nas dzielą. I to, co się dzieje, właśnie jak wy przyjeżdżacie na Podlasie, albo jak się spotykamy w jakiejś Warszawie, czy w jakichś innych miastach, w jakichś tam hotelach, czy w centrach jogi, to jest to, że mamy wspólny, fajny temat. Z jednej strony siedzi lewicowa Małgosia, z drugiej strony siedzi prawicowy Patryk i wspólnie piją herbatę ajurwedyjską, uśmiechają się do siebie tak. I mają wspólny temat, mówią, wow, ale fantastycznie było. I znika ta cała bzdura, która dzieli ludzi. I właśnie ta ajurweda, zamiłowanie do ajurwedy powoduje, że my wszyscy się łączymy i ta społeczność, która się wokół nas buduje, jest coraz mocniejsza. I pamiętam, jak z Marysią zakładaliśmy firmę, to marzyliśmy o takim czymś, żeby stworzyć taką... żeby stworzyć taką komunę ajurwedyjską, ludzi zrzeszających. I nawet ktoś nam zadał pytanie, a nie boicie się, że jak tak wy szkolicie tyle ludzi z ajurwedy, to was wygryzą z interesu? A powiedziemy, oby! Tylko żeby to robili bardzo, bardzo dobrze. Jak ktoś robi, że oby wygryźli, ale niech się rozwijają. Niech ajurweda rośnie, niech tego będzie więcej. Bo to nie chodzi o ajurwedę, to chodzi o to, że nas będzie więcej takich świadomych ludzi, zdrowych ludzi, pełnych miłości, otwartych serca, a nie ludzi zakutych, uwięzionych w kajdanach niewiadomego świata i takiego podziału, ktoś im wmówił, że musi być tak, a nie inaczej i nikt nie pyta ich o zdanie. Jak poznacie ajurwedę, poznacie siebie, zrozumiecie łatwiej świat i łatwiej właśnie będzie w nim odnaleźć, znajdziecie taką potężne szczęście. Im więcej nas jest związanych z ajurwedą, tym więcej jest miłości wokół nas, tej pasji, to się wszystko kręci i to, co my obserwujemy przez te lata z Marysią, co się najpiękniejszego w naszej firmie od tego, że daje nam koszmalu, to, że nie żartuję, ale żartuję, bo to dobre są pieniądze, ale to daje nam to, że jesteśmy w tym większym gronie, że dbamy o zdrowie większość nas, że ludzie się rozwijają, że ten świat się zmienia ku fajnemu i ta społeczność się tworzy, bo któregoś dnia nasz czas minie. My sobie pójdziemy w drugą stronę albo po prostu cielą Pakistan, jak to mówią w Indiach, odlecimy w inną stronę, a wy zostaniecie młodsi od nas, mądrzejsi od nas. Albo starsi, z większymi ambicjami, albo z innymi pomysłami, albo z jakąś taką większą ambicją ekspansji ajurwedy w Polsce, bo my mamy taką bardziej z małą, społeczną, lokalną, małą, no może nie taką małą, co ale... Co ty pierdzielisz, Michał? Serio? No ja nie, ja tutaj jestem wizjonerką. Ja się nie wychylam do telewizji, ja się nie wychylam do mediów. W tym sensie. Ale ktoś by chciał w tą stronę pójść, właśnie bardzo, w tą stronę promować, tak medialnie, tak bardziej, więcej,
będę go wspierał całym sercem, mm-hmm. będę się cieszył. Kompletnie nie mamy takiego lęku z Marysią, że ktoś wchodzi w rynek i zabierze nam coś, co my budujemy. My wszyscy budujemy, nie my z Marysią budujemy, my wszyscy budujemy, wy budujecie. Im więcej was jest, tym więcej nas jest. Mm-hmm. Więc to jest bardzo ważne, żeby was było dużo więcej, bo to tworzy tą większą społeczność Ayurvedy. Ta Ayurveda rośnie. Ona, zobaczcie, wyleciała z Indii, z kraju tak zwanego trzeciego świata, nie? Jest na całym świecie, na każdym kontynencie, praktycznie w każdym kraju. Nawet arabskie kraje mają Ayurvedę, afrykańskie kraje mają Ayurvedę. Zresztą nie od dziś, to nie jest tak, że teraz po prostu jest internet i doleciała, tak. Tylko jak się prześledzi, robimy to na przykład w szkole Ayurvedy, jak się prześledzi rozwój Ayurvedy, wpływ Ayurvedy na medycynę europejską. Ktoś kojarzy cztery typy Hipokratesa? Byliśmy na kosie w tym roku, z dzieciakami chodziliśmy po świątyni Hipokratesa, a nie jesteśmy w ogóle typami, co spacerują po ruinach, i dzieci, i my byliśmy tam, naprawdę czuliśmy się tam fantastycznie, jak ta myśl starożytnej Grecji kipi Ayurvedą, bo tamtejsi lekarze i myśliciele mieli dostęp do przetłumaczonych tekstów przywięzionych z Ayurvedy, z Indii. Także wiele takich mądrości, które nasze babki mają w repertuarze, typu choćby piernik steropolski. Już piernik steropolski jest nafaszerowany przyprawami, których nie zrobisz w ogóle w ogródku działkowym, tylko przywiezionych z Indii szlakami, tymi sukiennymi. Sukiennice w Krakowie się kłaniają, wymiana towarów, my im nasze, oni nam ich. I widać, jak te kultury się przenikają. Teraz po prostu jesteśmy w stanie bardziej tą mapę narysować i bardziej pokazać, porównać, znaleźć te momenty, w których to koresponduje. Kiedyś pewnie babcia, jak mi parzyła herbatkę z mięty albo robiła okład z kapusty, to nie wiedziała, że część tej mądrości przyszła od jej prababki, a część przyszła od kogoś tam, i że w sumie korzenie medycyn ludowych w wielu krajach europejskich to są korzenie sięgające Indii, czy tego obszaru na terenie współczesnych Indii, w których powstała Ayurveda.